Siema stary, czas zarobić parę groszy. To jest stara książka telefoniczna. Wy znajdziecie jakieś starodawne imię, to zrobimy jakąś babcię. Dobra, zaraz poszukamy. Jak się cieszę, żeście mnie odwiedzili. Tak bardzo się za Mają stęskniłam. Fajnie, Tomek, żeście przyjechali. Dobra, mam jakąś Jadwigę. Masz, dzwoń do Jadwigi. Jak było na urlopie? Babciu, ja odbiorę. Bardzo proszę. Halo? Halo, babcia? Nie, czerwony kapturek. Rozłączyła się. Dobra. Babciu. No, co kochanie, kto dzwonił? To chyba jakiś oszust dzwonił. I pytał o coś? Tak, czy to ty, babciu? To dobrze, że odłożyłaś ten telefon, jak nie wiadomo, kto dzwoni. Spróbuję jeszcze raz. Masz, teraz ty zadzwoń. Dobra, dzwonimy jeszcze raz do Jadwigi. W przyszłym roku chyba też pojedziemy. Zamówię się. Ja odbiorę. Pogadam sobie z tym żartownisiem. Halo? Babcia? Nie. Nie babcia. Wilk. Tomasz Wilk. Mamo, pamiętaj. Oszuści wertują stare książki telefoniczne. Chcą nabrać seniorów metodą na policjanta, na wnuczka lub innego pracownika, na przykład gazowni albo elektrowni. Pamiętaj, zmienił operatora numer na inny, a dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji. Wykręć numer oszustowi, a do ciebie nie zadzwoni.